Cześć, jestem Marcin Krasoń, jestem redaktorem GoBloga. Dzisiaj pokażemy Wam film o tym, czy i dlaczego warto jeździć w kasku rowerowym. Zapraszam. Oprócz tego, że piszę na GoBlogu, to uprawiam triatlon, a tam sporo jeździ się na rowerze. Trochę tego czasu na siodełku spędzam, w dużej mierze na trenażerze w domu, bo to jednak zima, jesień w Polsce nie jest to świetny czas na jazdę rowerem. Trenażer jest oczywiście bezpieczny, tutaj wyjechanie na podporządkowanej albo wyprzedzanie na trzeciego raczej mi nie grozi. Co innego w terenie, ale przecież jazda w terenie to tak naprawdę clue kolarstwa. Sprawdźmy więc, co dzieje się w przypadku wypadku. Oczywiście głową ryzykował nie będę, ale mamy na szczęście arbuzy i to one posłużą jako głowa w naszych testach kasków rowerowych. To mogło zaboleć, co? Wiele osób, które nie chcą jeździć w kaskach, mówią, że w kasku źle się wygląda, że kask psuje fryzurę, że pod kaskiem włosy się pocą, że potem ciężko je ułożyć i jak to w pracy na przykład wyglądać. No okej, może rzeczywiście tak jest, ale zastanówcie się, co jest alternatywą. Była kiedyś taka kampania promocyjna. Zobaczcie to. Albo to. Albo jeszcze to. Grube, co? Kampania dosyć brutalna, oczywiście z tym się zgodzę, ale z drugiej strony tak wygląda rzeczywistość. Albo jedziesz do pracy w kasku i potem w pracy masz nieułożoną fryzurę, ewentualnie spocone włosy, albo blizny na głowie na całe życie, a to i tak optymistyczny wariant. Wszyscy mówią, że trzeba jeździć w kasku, bo kask zapewnia bezpieczeństwo, chroni głowę, no więc to chyba mają rację, na pewno warto w tym kasku jeździć. Rzecz w tym, że zwykle o kasku myślimy w perspektywie wyścigów, zawodów, jazdy po górach i innych takich bardziej wyczynowych sposobów używania roweru. Natomiast prawda jest taka, że wypadki zdarzyć się mogą zawsze i wszędzie. Wystarczy być w złym miejscu o złym czasie. Zobaczcie to. Na kilku facebookowych grupach zapytaliśmy ludzi o to, czy mieli jakieś wypadki jeżdżąc na rowerze bez kasku. Liczba komentarzy i ich treść trochę nas zszokowała. Posłuchajcie. Maciek. W zeszłym roku przywaliłem. Od tamtego czasu zawsze w kasku. Blizna nad łukiem brwiowym przypomina mi to codziennie przy myciu zębów. Marcin. Mi kask uratował życie. Dariusz. Tylko w kasku. Biodro i miednica połamane, ale głowa cała. Andrzej. Mi kask uratował życie. 11 lat temu, gdy jechałem na rowerze, to potrącił mnie samochód. Zrobiłem salto przez kierownicę i spadłem pionowo głową w dół na asfalt. Kask rozleciał się, ale głowa cała. Radek. Miałem 3 lądowania, w których kask uratował mi łeb. Krzysiek. Straciłem 2 razy przytomność, jeżdżąc bez kasku na rowerze. Teraz staram się zawsze go mieć na głowie. Paweł. Maj 2017. Prawie wjechałem w watach dzików i zamiast spotkania z owym zwierzątkiem wybrałem lot koszący na trawnik. Niestety, krawężnik był bliżej. Pęknięte oczodu czeszki i obicie ryja. Tego dnia bez kasku. Noście kask, bo lepiej popsuć kask niż własną głowę. Przy okazji pozdrawiam ekipę z SOR-u i chirurgii szczękowej. Cześć, jestem Maciek. Jadąc na rowerze bez kasku, bo uważałem, że to obciach jest, spotkałem się z drugim rowerzystą z jego winy. Po przewróceniu się uderzyłem głową w barierkę, wtedy no niestety nie miałem kasku. Trafiłem do szpitala na ostry dyżur, lekarz, który mnie oglądał, stwierdził, że miałem bardzo dużo szczęścia, że kask bardzo dużo by zmienił, bo parę milimetrów w bok rozbiłbym skroń i skończył na intensywnej terapii z bardzo mocnym uszkodzeniem mózgu. Cześć, mam na imię Bartek, jechałem drogą rowerową na ulicy Banacha.
Niestety na przejeździe z Żwirki w Wigurę pan nie zatrzymał się na strzałce, jedynie zwolnił. Ja myślałem, że do tego zatrzymania dojdzie. Jednak tak nie było i po moim ostrym hamowaniu wylądowałem na betonie. Przyłożyłem głową, niestety dosyć mocno. Dlatego od tamtej pory jeżdżę zawsze w kasku i wszystkim wam też to polecam. To jak to jest z tym kaskiem, z tym arbuzem, z tą głową? Sprawdźmy, jak zachowa się arbuz, który nie założył kasku i z 2 metrów upada na chodnik. O, 2 metry są dokładnie tu, więc z tej wysokości zrzucimy naszego testowego arbuza. Gotowi? Tak. Tak. Ojeju, mój ty arbuziku. Jak widzicie, arbuz spadający z 2 metrów solidnie się poharatał. Ale nadal jest całkiem słodki, wręcz doskonały. Sprawdźmy teraz, co wydarzyłoby się, gdyby ten arbuz spadł z tych samych 2 metrów ubrany w kask. Porządny sprzęt, dobrze dopasowany do rozmiaru arbuza, bo pamiętajcie, że rozmiar kasku jest ważny. Zapinamy i zobaczmy, co się stanie. Leci? Ale czy to wszystko będzie miało sens? 2 metry, drabina, zrzucamy arbuza w kasku i bez kasku. Sprawdźmy w książce do fizyki, co ona nam o tym powie. Ja się nie znam, to jest dla mnie zbyt skomplikowane. Spytajmy fachowca. No właśnie, czy to ma sens? Oczywiście, ludzka czaszka to nie łupina arbuza. Jest znacznie odporniejsza na mechaniczne uszkodzenia. Niemniej szanse jej uszkodzenia w wyniku rowerowego wypadku są całkiem spore. Żeby to sobie uzmysłowić, porównajmy wypadek rowerowy do upadku z pewnej wysokości. Jadąc rowerem, bardzo często mkniemy po szosach z prędkością 30 km na godzinę. Taką samą prędkość uzyskalibyśmy, spadając swobodnie, z wysokości 3,5 metra. Co to oznacza? Że zderzenie rowerzysty z nieruchomą przeszkodą, na przykład przydrożnym słupem, można śmiało porównać do upadku z pierwszego piętra i to na betonowe podłoże. Pamiętajmy przy tym, że rowerzysta, uderzając w przeszkodę, bardzo często uderza w nią właśnie głową, a więc nasze porównanie do upadku z pierwszego piętra musi zakładać wariant upadku głową w dół. Czy nasza głowa to wytrzyma? Zostawiam ten problem Państwa wyobraźni. No dobra, to zobaczmy to w końcu. Leci? Przeżył! Przeżył. Arbuz cały, ale na kasku mamy uszkodzenia. No to mamy naszego drugiego arbuza, ubrany w kask. Czuje się chyba znacznie lepiej niż jego poprzednik. Nic mu się nie stało. Natomiast kask, nie wiem, czy to zobaczycie, ale on tutaj cały popękał. Zobaczcie. Po wypadku kask nadaje się tylko do śmietnika. Udało się go rozerwać. Dobra, to dubel. Wymowne, prawda? Ten kask już do niczego nie nadaje. Pamiętajcie, żeby zawsze jeździć w kasku, a po każdym wypadku ten po prostu wyrzucić. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi ciekawymi, poważnymi, ale jednocześnie z przymrużeniem oka testami, to czytajcie go bloga i subskrybujcie nasz kanał na YouTubie.